Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, temat, który interesuje każdego, czyli drożyzna i inflacja. Jak bardzo PiS rozbuchał inflację? Odpowiedź będzie smutna, bo bardzo i bynajmniej inflacja nie wyhamuje. Według oficjalnego stanowiska prezesa NBP, profesora Adama Glapińskiego, inflacja w przyszłym roku ma wynieść z 50% prawdopodobieństwem 15,4% jako wartość maksymalną. Ten sam raport jednak, czy 15,1%, 15,4% to niby ma być maksymalna wartość w 2020 roku, na koniec. Maksymalna jednak wartość w tymże raporcie to jest 27%. Czyli horrendalna stawka. To oznacza, że w ciągu roku nasze pieniądze będą tracić prawie 1/3 na wartości. PiS, politycy PiS próbują wmawiać wam wszystkim, nam, że to jest putinflacja, że nie mają z tą inflacją nic wspólnego. To nieprawda. Czynniki zewnętrzne, proinflacyjne, to jest ledwo kilka punktów procentowych. Najlepszym dowodem jest to, że we Francji i w Niemczech inflacja jest jednocyfrowa, a w Niemczech jest poniżej 8% i spada. Więc to nieprawda. Oczywiście mogłaby być jeszcze niższa. Inflacja wzięła się stąd, że rządy nałożyły na obywateli podatek. Bo czymże jest inflacja? Drodzy Państwo, inflacja to jest stosunek liczby pieniądza na rynku do towarów, które są za tym na rynku dostępne. Krótko mówiąc, jeżeli pieniądza jest więcej niż wzrostu dostępnego towaru, to ceny rosną, bo jak czegoś jest więcej, to jego wartość spada. Stąd popularne oskarżenie pod adresem rządu PiS, że drukuje puste pieniądze. Puste, czyli takie, które nie mają pokrycia w towarze. Jak to wygląda w praktyce? Polska konstytucja po przykrych doświadczeniach z końcówki PRL-u, kiedy inflacja i początków transformacji wynosiła kilkaset procent rocznie, zakazywała zadłużania się przez rząd w Narodowym Banku Polskim. Na czym polega zadłużanie? Tutaj, drodzy Państwo, krótki wykład. Jak się pytają ludzi czasem, skąd się biorą w banku pieniądze, które się pożycza ludziom, to większość odpowiada, że to z oszczędności, z zysków banku, że bank po prostu bierze depozyty jednych i pożycza drugim. Nic bardziej błędnego. Drodzy Państwo, jak idziecie do banku i pożyczacie pieniądze na mieszkanie, na kredyt hipoteczny, powiedzmy na 30 lat, jest to powiedzmy sobie 750 tysięcy złotych, to bank robi takie hokus pokus i wyczarowuje ten pieniądz. I jeżeli takiego pieniądza pojawi się na rynku za dużo, to się właśnie robi inflacja. Te hokus pokus to jest kreacja pieniądza przez komercyjny bank, nawet nie przez Narodowy Bank Polski, jak widzicie, drodzy Państwo. No więc gdzie tutaj rola rządu? Ano dlatego, że rząd PiS potrzebował pieniędzy na finansowanie głupich i bezprawnych lockdownów, czyli zamykania gospodarki w trakcie epidemii koronawirusa. Było to szkodliwe. Nic nie pomagało, a wręcz przeciwnie, szkodziło, bo dodatkowo oprócz tego, że wcale nie pomagało na zatrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, to jeszcze dochodził czynnik izolowania ludzi, który z kolei wpływał na obniżenie odporności, na przykład wśród dzieci. I na to wszystko potrzebne były pieniądze. Więc rząd sobie je pożyczył w Narodowym Banku Polskim, ale ponieważ wiemy, że tego mu nie wolno było zrobić, to znaczy nie wolno było chcieć pożyczać w Narodowym Banku Polskim, nie było, a z kolei Narodowy Bank Polski nie miał prawa pożyczyć,
Więc panowie, była kiedyś taka reklama w latach 90., kiedy ktoś miał problem, to brał takie cukierki, pstrykał sobie takiego mentosika do buzi i wymyślał super pomysł. Jak się złamał obcas, to pani sobie ułamała drugi i chodziła dalej w butach na płaskim obcasie i wszystko było git. No więc rząd PiS strzelił sobie razem z panem profesorem Glapińskim takiego mentosa i pożyczyli pieniądze, uwaga, bankom komercyjnym, a banki komercyjne następnego dnia sprzedały z zyskiem te obligacje, które kupiły od rządu, czyli tą pożyczkę Narodowemu Banku Polskiemu. I w ten sposób rząd zadłużył się, teoretycznie przestrzegając konstytucję. Faktycznie, drodzy Państwo, no, w mojej ocenie było to złamanie konstytucji, bo to chodziło o to właśnie, żeby nie generować takich sytuacji, żeby rząd nie mógł drukować pieniądza w takiej ilości, a to jest 150 miliardów złotych. I właśnie Narodowy Bank Polski nie miał żadnych takich pieniędzy, on po prostu zrobił hokus pokus, wyczarował pieniądze, te pieniądze zostały wyrzucone na rynek. I pokrycia w towarze te pieniądze nie miały. To się w liczbach bezwzględnych pojawia w ten sposób, że na rynku wylądowało 35% gotówki więcej, natomiast liczba towarów dostępnych za tą gotówkę to zwiększyła się zaledwie o 3,5%. I tutaj, drodzy Państwo, dochodzimy właśnie do całej prawdy o inflacji. Inflacja to jest, drodzy Państwo, takie narzędzie, które polega na opodatkowaniu ludzi. No jak to powiecie Państwo o opodatkowaniu? No bo to jest tak, drodzy Państwo, że macie pieniądze na koncie. Jak rząd uchwali, że każdy, kto ma 100 tysięcy złotych na koncie, musi oddać 15 600 zł państwu, no to przecież będzie wrzask, protesty. No proporcjonalnie każdy, kto ma 10 tysięcy złotych na koncie, ma zapłacić dodatkowo 1560 zł podatku. No będą protesty, będą nawalanki, no, krótko mówiąc, no, będzie kiepsko. No a jak zrobili inflację, to się nikt nikogo nie pytał, żadnych protestów nie było i, drodzy Państwo, pieniądze pobrali. I tutaj mamy całość polityki inflacyjnej. Po prostu inflacja jest to taki ukryty podatek, który nakłada się na ludzi bez ich zgody i często wiedzy. Dopóki ta inflacja jest na jakimś minimalnym poziomie, ona jest, to jest już dużo bardziej skomplikowane zdarzenie gospodarcze, na dużo większy wykład. W każdym razie to, co się dzieje, to jest ta zwykle inflacja, która przekracza te 5 punktów procentowych, zaczyna być bardzo groźna dla biznesów, bardzo groźna dla funkcjonowania gospodarki. W Polsce ona jest już, wynosi 15,6%. Przypominam, to są oficjalne dane. Dlaczego? Bo skąd się biorą oficjalne dane dotyczące inflacji? Inflacja to jest po prostu poziom wzrostu określonych dóbr i usług, w tym, pomiędzy jednym rokiem a drugim. I tak na przykład, po prostu jest jakiś koszyk inflacyjny, czyli nie porównujemy wszystkiego, tylko porównujemy określone dobra. To oznacza tak naprawdę, drodzy Państwo, że każdy z nas ma własną inflację, którą moglibyście sobie wyliczyć, notując po prostu codziennie, co miesiąc, na przykład średnią wydatków na konkretne produkty w danym miesiącu i porównywać z kolejnym miesiącem analogiczny i wtedy mielibyście miesięczną inflację, a rok do roku mielibyście roczną inflację. Tak teoretycznie robi Główny Urząd Statystyczny, ale ja już w latach poprzednich natknąłem się tam na różne dziwne rzeczy. To znaczy, na przykład jak drożały bardzo w danym sezonie pomidory, to się je wymieniało na ogórki jako komplementarne warzywo. Krótko mówiąc, było jak u słynnego G.B. Stiglera, to był taki noblista, który mówił, że jak się liczby będzie torturowało wystarczająco długo, to się będą przyznawać do wszystkiego.
Więc wracając tutaj do tego, dlaczego PiS będzie pozwalał na drożyznę? Dlatego, drodzy Państwo, na rosnącą inflację, że nie ma bezbolesnej walki z inflacją. Żeby wygrać teraz walkę z inflacją, PiS musiałby zabrać ludziom pieniądze, czyli musiałby przestać dodawać teraz pieniądze, które mają im amortyzować drożyzny. Czyli musiałby nie dać 13 emerytury, nie dać 14 emerytury, nie dawać podwyżek. W ten sposób ludzie by mieli mniej pieniędzy i w ten sposób ceny nie mogłyby już rosnąć. Dlatego, że jak ludzie nie mają pieniędzy, no to towary trzeba jakoś sprzedać, więc nie można po prostu podnosić cen w nieskończoność. I tak to, drodzy Państwo, sobie funkcjonuje, ponieważ tego typu działanie odbiłoby się kolosalnie negatywnie na sondażach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, dlatego nie zostanie wprowadzone. Dlatego do końca, do końca okresu wyborczego, który zaczyna się w przyszłym roku, nie będzie walki z inflacją. Nie będzie, rząd PiS-u będzie próbował, ja to tak nazywam, przeczołgać się, czyli dotrwać do kolejnych wyborów, nie zwalczając inflacji. To oznacza, drodzy Państwo, że w przyszłym roku, to jest moja prognoza, zobaczymy, kto się mniej myli. Ja, drodzy Państwo, pan profesor Glapiński, jego analitycy prognozowali na ten rok jakieś 9%, 12%. Ja na ten rok prognozowałem na grudzień 18-20%. Na dzień dzisiejszy uważam, że moja prognoza była optymistyczna. Zobaczymy, drodzy Państwo, kto jest bliżej prawdy. Ja prognozuję, że na połowę przyszłego roku, czyli za rok, blisko połowy lipca, będziemy, drodzy Państwo, mieli, uwaga, 30% inflacji. A teraz, drodzy Państwo, pozwolę sobie polecić historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Piąta kolumna Putina. To jest ważny tekst mój o temat tego, co zostało poza granicami Rosji po rozpadku Związku Sowieckiego. Ilu Rosjan? W jaki sposób Rosjanie prowadzili politykę umacniania swoich wpływów w XX, XIX i XVIII wieku? Dlaczego na dzień dzisiejszy te historyczne zaszłości ułatwiają im mieszanie się w sprawy takich państw jak Ukraina, pomagają ich agresji? Piąta kolumna Putina. To jest mój materiał na temat, moim zdaniem, bardzo ważny. Oprócz tego, znikający kanał Suezki. Kulisy pracy pewnego iluzjonisty dla brytyjskiej armii w czasie II wojny światowej. Tak, drodzy Państwo, to są takie rzeczy. A także tajemnica śmierci seksbomby. Kto naprawdę zabił Marilyn Monroe i na czyje zlecenie? Polecam. Historia bez cenzury.